Cześć wam, dzisiaj jest wizualnie witam was w grze, która nazywa się Biomutant w czwartym odcinku serii o tym samym tytule. Jeżeli nic nie pokręciłem, to chyba będzie czwarty odcinek, tak, powinien być czwarty odcinek tej serii. I witam was po drobnym cięciu, gdzie musiałem podjąć kilka trudnych decyzji o tym, jak my to będziemy przemontowywali, jak będziemy kombinowali, więc ten odcinek jeszcze leci mniej więcej w takim kształcie, jak był stworzony, a na przyszłość zacznę kombinować, bo ta gra ma tendencję do monologowania, długiego monologowania, ale to zobaczycie tak naprawdę za chwilę, więc serdecznie was zapraszam i mam nadzieję, że od piątego odcinka zaczniemy się okładać po ryjach naprawdę ostro. Coś jest źle ustawione. Wow. Lepiej uważaj. To krzywul. Ewolucja nie obeszła się z nimi łagodnie. Zwłaszcza z tymi zwichrowańcami. Są zdeformowane i pozbawione futra. O nie. Czego mogę jakoś, wiecie, tak... Wow! Jeszcze jakoś żyjesz. O. Czy ja mogę tak... Aha, tu jest. Dobrze wiedzieć, że to mnie wtedy tak załatwiło. Ale coś mówiłem o dużej ilości życia. Wszystko idzie w drzazgi. To. Nie, celuj w niego. Przeładuj. Damy radę tak. Nie! Przeładować. Na razie nie ma większego zagrożenia, bo on jakby nie próbuje mnie ten, jeżeli nie zlamie. Będę się trzymał mocno na dystans, to będzie. No wam relatywnie prosta walka z pseudobossem, ale. Z drugiej strony ja mu praktycznie nic nie robię. Czy muszę być bliżej, żeby zadawać mu obrażenia? O, coś nowego zrobił. Przeładujmy, podbiegnijmy. Połowa zdrowia. Czyli nie można za blisko stać. No dobrze, śmieć. Powtórz od ostatniego punktu kontrolnego. Czyli muszę więcej uników robić. Lepiej uważać, bardziej kombinować. Nie stać za blisko. Ewolucja nie obeszła się z nimi łagodnie. Zwłaszcza z tymi zwichrowańcami. Są zdeformowane i pozbawione futra. Tam jest to błoto. Nie stać w tym błocie. To błoto mnie zatrzymało i to bardzo, 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 bardzo mocno. Weź, okej. Poprzednio. No ale przynajmniej teraz wiem, czego się spodziewać, tak? O, to jest zły atak. Podbiegamy bliżej. Prosto między oczy. Ładuj to! I teraz. Chciałem mu jeszcze w głowę zasadzić, ale dobra. Przeładowany, gnat do końca i powinien być finał. Dobrze, nie jest to takie ciężkie, jeżeli człowiek nie zlamie. Czy ja tu wskoczyłem w jakieś błoto i mnie to strasznie spowolniło na początku, dlatego dostałem gonga.
Nie mówcie, że on nic nie zostawił. Tu niby coś jest, ale... To w samochodzie, to jest Ford Anglia, to jest Pottera jeszcze, a nie jest to... Przepraszam, ja nie wiem co to jest jakiś relikt dawno świata. Spodziewałem się, że on coś tu wydrobi, ale jest kolejna rzecz. Opatrunek, weź wszystko. I na jakiej zasadzie się tutaj korzysta z tych różnych rzeczy użyj? Czyli do góry i trzeba szybko nacisnąć, żeby użyć jakiegoś heala, bo inaczej nie ma ten szenszu. Ale to też się nie pauzuje, więc warto o tym wiedzieć. Podobają mi się kolory tych domów, wszystkiego. Nice. Dobra, ciskamy i pędzimy. Gnamy! Może tędy. Awans. Pognajmy jeszcze kawałek dalej i zaraz będziemy kończyli tutaj, bo wydaje mi się, że... O! I nagle wjechało 60 klatek animacji na sekundę, szaleństwo. Dlaczego tam jest takie spowolnienie, a tutaj nie? Czas zapomniał o tym miejscu. Budzi ono jednak uczucie mrowienia. Jest w nim coś wyjątkowego, co cię przyciąga. Tak, stanowczo muszę nasikać się na znak. Dajcie mi ten znak! Zobaczmy. Nie, w sumie nie chcemy patrzeć. Tak, tak tylko tutaj ten. Dobra, wioska. Wspomnienia blakną wraz z upływem czasu. Uczucia niekiedy się zmieniają. Nie ma znaczenia, kim się było, ale kim się stanie. Ta historia daleka jest. Echa dawno zapomnianej przeszłości niosą się niczym szepty na wietrze. Mogę wyjść? Stąd przyszedłem. O, bariera jest, ale fajnie zrobili tą barierę. Gdzie powinienem lecieć? Tomir. Oto ktoś, kto korzysta z każdego dnia. Pyta, jak się masz? Glutomir mówi, że zawsze jest mu lepiej, kiedy zapomina o swoich porażkach. Cieszy się, że jego dobry humor jest zaraźliwy. Dziękuję, Glutomirze. Zastanawia się, co się z tobą działo. Ma nadzieję, że zajmowało cię ćwiczenie pływania nad jeziorem. Zajmowałem mnie, nie sprawę. Glutomir mówi, że niektórzy wybierają samotność, ponieważ nikt nie rozumie, przez co przechodzą. Jeśli tak jest także z tobą, spróbuję ci pomóc, jeśli mu pozwolisz. Uważa, że już najwyższy czas, by nauczyć się pływać. Tak, tak, byłoby wspaniale. Będzie zaszczycony. Możesz pływać w większości wód. Kiedy znajdziesz się w bardzo głębokiej wodzie, powoli będziesz tracić energię ki, a gdy jej poziom dojdzie do zera, utoniesz. Sprawdziłem to. Sprawdziłem to. Było blisko. Mówi, że chyba nie było tak źle, co? Muszę trenować dalej. Tak, trzymać. Nie pozwól, by sam dźwięk fal osłabił twojego ducha. No, on niewiele brakowało, ludzie. Praktyki. Dużo praktyki. Będę próbował dalej. Wspaniałe rzeczy przytrafiają się tym, którzy wciąż próbują. Liczy, że będziesz kimś takim. Tak, tak jest plan. Musisz spędzać więcej czasu w fali. To jedyny sposób, by nauczyć się pływać. Nie można starać się za mało. Sądząc po spojrzeniu twojej mumy, wygląda na to, że oczy... Mieliście rozpocząć trening przed zachodem słońca. Pora ruszać. Mungfu jest banalne. Nie jest zawiedziona twoim postępem, jednak musisz jeszcze wiele poprawić. Ciekawe, czy ona zmienia wygląd w zależności od tego, jaki kolor futra wybraliśmy, czy coś. Masz rację. Musisz nad tym pracować, jeśli chcesz być dobry. Taki jest plan. Pyta, czy spotkacie się na placu. Uwielbiam z tym trenować, why not? Mówi, że to dobrze. Pasja do treningów sprawi, że stale będziesz się rozwijać.
Jakiego gościa już natarczyliśmy? Ktoś tu jeszcze jest w tej wiosce z ciekawych istot? Tam jest jakiś dzieć, podejdźmy, może zagadajmy. To kolejna znajoma twarz, ma wiele na głowie. Smodo? Tak jak ten? Z Kaczych Opowieści? Pyta, jak twoje samopoczucie? Masz coś przydatnego? Dla niego podczas tworzenia liczy się to, by efekt jego pracy był przydatny. Liczył, że pomożesz mu znaleźć trochę złomu do Tentegesa, nad którym pracuje. To nasz obowiązek. Uważa, że jesteś niszczycielem swojego środowiska. Ja? Musisz szukać rzeczy, które nadają się do ponownego wykorzystania. Nie powinno ci to zająć wiele czasu. Okej, przetwarzanie odpadów. Dobrze. A, czyli mam podchodzić do tych cuśków. Interakcja. I klepiemy, znaleźliśmy coś. Sterta odpadów przeszukana. Tu jest kolejna sterta odpadów. Fajne są te minigiereczki, ale takie trochę bardzo powtarzalne. Liczę, że będą bardziej skomplikowane później. Okej, byliśmy tutaj jako mały zwisz. Nie widzę większego sensu wbijania tu jako mały zwisz. Więc wbijamy tutaj, łapiemy i ksujemy. Zastanawia się, czy napatoczyło. Mówi, że liczy się nawet najdrobniejsza rzecz. Potrafi wyczarować cuda praktycznie z niczego. Tworzysz świetne rzeczy. Mówi, że niewielu chce robić te drobne rzeczy. Ale jeśli zrobi się ich wystarczająco dużo, one też mogą mieć na coś duży wpływ. Problem jest w tym, że czekamy, aż postać coś powie i dopiero potem jest narracja. To strasznie dużo czasu zajmuje, mogłoby połowę mniej. Zacznę chyba przewijać, ale ten... Wytwarzanie. Wprowadzenie. Witaj w menu wytwarzania. Tutaj zmodyfikujesz posiadane bronie i pancerze. Jeśli czujesz się na siłach, możesz stworzyć nowe bronie od zera. Odpowiednie elementy pozwolą ci wytworzyć własną broń. Warsztat. Podstawa. Aby rozpocząć wytwarzanie broni, najpierw wybierz podstawę, określi to rodzaj broni, jaką wytworzysz. Istnieją trzy rodzaje broni do walki wręcz. Miażdżące, jednoręczne, sieczne i dwuręczne, sieczne. Okej. Wytwarzanie rękojeści, aby kontynuować wytwarzanie broni, wybierz slot rękojeści. Biłochwyt. Rękojeść, dąb. To jest fajne. Czujochwyt. To zmienia oczywiście staty, tak? Obrażenia. Gumochwy teraz 2. Lopmy coś, co wygląda fajnie. Po prostu. Nice! Bananiak! Biłochwyt, biurochwyt. Przeskoczmy do tego dęba, może tak. Wybór. Rodzaj podstawy. Ja wiem. No dobra, wytwórzmy ją. Nie jestem przekonany co do tej pałki, ale to wygląda jak broń tego, którego na początku rozłupaliśmy. Mówi, że poszło ci nieźle, ale zastanawia się, dlaczego tworzysz broń. Rozumiem, ale liczy, że szybko ci się ona nie przyda. Okej, okay. Udajemy bardzo miłego gościa. Nie jesteś tu po to, by spełnić jego... Chętnie się przekona, co stworzysz na... Chyba zaczyna tracić cierpliwość. Ale no muszę z każdym pogadać, to są wspomnienia. Wiesz, że nie lubi na ciebie czekać. Chcę... Masz zatem dobry powód. Na tobie także spoczywa odpowiedzialność. Okej. Masz dorosnąć i zacząć myśleć samodzielnie. Musisz się pozbierać, zanim jej zabraknie. Postaram się bardziej. Tylko o tyle cię prosi. Musisz próbować... Zawsze zależało ci na chodzeniu własnymi ścieżkami. Tym razem... Będziemy podążali za nią, no na pewno. Dobra, mkniemy. Czy jest tu jeszcze jakiś stary kumpel, którego powinniśmy odhaczyć? Są nasi znajomi. Wyglądają na zdeterminowanych. Lepiej uważać. A, to jest ten! Każe ci się natychmiast zatrzymać tutaj. Pyta, dokąd się wybierasz.
To jest ten, którego musimy chyba sklepać. Ten po prawej to jest ten, do którego dołączyliśmy, a ten po lewej tego jeszcze nie... Nie, ten po lewej to jest ten, którego mamy sklepać. Tego po prawej do niego dołączyliśmy, a tego jeszcze nie spotkaliśmy. Śpieszę się na trening. Boisz się, nie? Nie boi się niczego, a już na pewno nie ciebie. No dobra, dobra, zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Nic w świecie nie da ci przejść. Pyta, kim niby jesteś. Możemy go ten. Unik. Czemu nie mogłem tego? Przeszmaszowałem przycisk. O nie, zabrał mi. Czy to był ten Kollo? Pyta, czy nic ci nie jest. Co się stało? Może zaprosimy ich na trening. Cieszy się, że o nich myślisz, ale jutro z samego... Przede wszystkim najważniejsze, że nic ci podoba mi się jest. Tworzenie relacji z innymi postaciami, że możemy... Teraz pora skupić się na treningu. Wykazać się dobrodusznością? To oczywiście mój umysł. Mówiła o tym... No dobra, to chodźmy. I wypadałoby to skończyć, bo nie będziemy przecież tu szaleli nie wiadomo ile godzin. Chciałem zrobić 30 minut nagrania, żeby odcinki były częściej, ale krótsze, a wygląda na to, że nie będą wcale takie znowu krótsze. Nie, potem jak przestaniemy... Jest to malutki, to jest aż śmieszne. Potem jak wyjdziemy z tych fabularnych motywów, to pewnie będę miał sporo materiału do skrócenia w 10 minut i będziemy szli w tym kierunku. Oto ktoś bliski twemu sercu, kto robi to, co wychodzi mu najlepiej. Ubranka! Słyszał? Okay. Pyta, czy znajdziesz czas, by mu pomóc. Taćko. Chciałby, by to odnosiło się też do twojej mumy. Jednak prowadzenie wioski ku... Mówisz... A, przewinąłem, nie przeczytałem co... Sterta prania, tam jest sterta prania, tak? Interakcja. Mamy to. Tu jest druga sterta prania. Gdzie jest trzecia sterta prania? Nie przyuważyłem jej. Bardzo śmieszne jest, jak jesteśmy tacy naprawdę malutcy w takim wielkim domu. Ten dom jest tak jakby mocno, o tu jest, mocno, mocno za duży dla tych zwierzaków. Ciekawe, czy sami się tu wpakowali, czy... Chętnie się dowie, co udało ci się znaleźć. Mamy do odnowienia. No chodź gadać. Potrafi wyczarować cuda praktycznie z... Niektóre są, niektóre są. Rzeczy przewijamy. Podczas ograbiania znajdziesz dodatki, które można dołączyć do przedmiotów, zwiększając ich statystyki, aby ulepszyć pancerz i ubranie. Wybierz slot oraz dodatek, po czym wciśnij X. Ok. No dajmy tutaj slot. Nie wybrałem to tatku, to było dziwne. Jak na jego gust, ten styl jest nieco zbyt odważny, ale dobrze wie, że już jest dum. Sam. Zabierz to ze sobą i pokażę to mumie. No to jedziemy. Chodźcie. Już chyba jest ten czas, że powinno nam się udać zakończyć ten wątek, bo chciałbym wrócić do teraźniejszości. Wow, ten to jest spory. Dobra, już rozumiem skąd ta różnica w wielkości domków, a postaci. Twoja muma mówi, że masz już przejść. Możemy zacząć. Dalej. Mówi, że chętnie już zacznie. Ale wystarczy na powtórzenie ćwiczeń, a to ci się przyda.
Manekiny nie od... Aria Lohen Wimumera. Musi... Jaki on jest mikroskopijny, masakra! Patyczek? To wygląda w ogóle jak jakieś ten, czapeczki z... Peru? Tak? W ogóle mam mocne nawiązania w głowie do Awatara. Twoja muma chwali cię za dzisiaj. Aria Lohen Wimu Pial Tuma Andro? Pracuję nad jakimś prezentem dla ciebie, a pomak... Dostanę swoją czapkę? Lepiej sprawdź, co to takiego. Mówi, że nie pożałujesz. Dla... Bong. Moment. Wow. Dostajemy swojego tego. Nie, Y-kiem się go łapie, tak? Chwytliwe. Twoja muma mówi, że nigdy nie widziała tak zielonego urządzenia. Jest... Antoro. Cieszy się... A jestem kochany, nie? Bardzo miły dzieciak ze mnie się zrobił. Urządzenie ma wbudowaną technologię dawno świata, co... Czy... To dostrojony do twojego DNA automaton. Podąży za tobą... I wstawimy na YouTube'a. Twoja muma mówi, że to musiał być dla ciebie męczący. Ale co to za dzień? Wypocznij, by nabrać sił przed jutrem. Nic nie powstrzyma Lupa Lupina przed spaleniem całego świata. Twoja muma każe ci kroczyć własną drogą. Poparzone dziecko nauczy się strachu wobec ognia. Żeby tylko ognia. Szczęście pada deszcz, więc nie jest tak tragicznie, jakby mogło być. Tylko doleje oliwy do ognia. Nie spodziewałem się time eventu. Nie, nie, nie. Jeszcze chwila, ci się uda. No nie byłbym tego taki pewny. Za blisko jesteśmy, za blisko jesteśmy. Gdzie mój automaton? Jest on gdzieś tu? Twoja muma mówi, że nadszedł już czas. Musi stawić czoła Lupa Lupinowi. Tym razem nie ma wyjścia. Słyszy, jak nadciąga. Chce ją zniszczyć. Czas na wa... Cokolwiek się wydarzy, musisz pamiętać, że... Smutne! Mówi, że masz się nie wtrącać. To jej walka i nie masz z tym nic wspólnego. W końcu dopadła ją przeszłość. Uwielbia twoją odwagę, lecz nie może dodatkowo martwić się o ciebie podczas walki. To jej walka. Oto nadciąga przeszłość, by prześladować teraźniejszość. Au, 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 no serio? Nie mam jeszcze dystansowych. Się skupi na niej. Wtedy my podejdziemy i będziemy go okładać. Korzystanie ognia w tej sytuacji. Przestań mi uciekać! Boisz się mnie? A jak cię kopnę w kostkę? Musisz przejść przez ogień i wodę, by się stąd wydostać. Czy chyba... Czy ja to miałem smaszować, czy...
Twoja muma mówi, że dasz radę, jeśli w to uwierzysz. Idź tam, gdzie i ona. Bliższa ciału koszula. Jesteś głęboko pod falą. Nie wykonuj gwałtownych ruchów. Fala płynie tam, gdzie chce. Jeśli popłyniesz z nurtem, zabierze cię na brzeg. Ona jest staw. Próbuję. O, o. Okej. Ojej, 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 utonę zaraz. Okej, łapiemy się. Nie! Zabili mnie. Ale przeżyłem. Ten, kto całe swoje życie cieszył się czystym sercem, nie powinien obawiać się śmierci. Część jej będzie wiecznie żywa w tobie. To jest wciąż smutne. To stworzenie chce więcej. Nic nie zdoła stanąć mu na drodze. Ej, nie pokazujcie takich rzeczy mi przed snem, dobra? Jeśli poświęcasz się dla kogoś, ofiara jest przekazywana dalej, a życie musi się toczyć własnym torem. Prawdziwego poświęcenia dokonuje się w imię miłości i konieczności. Wtedy, gdy wszystkie inne możliwości zostaną wyczerpane. Ostateczny sprawdzian sumienia wiąże się z oddaniem wszystkiego, by ocalić to, na czym ci naprawdę zależy. To, co robisz dla siebie, umrze wraz z tobą, a to, co robisz dla innych, pozostaje i czyni cię w ich wspomnieniu. Gdy chwila przemija i staje się przeszłością, pozostaje tylko samotność. Nie znaczy to, że zapomnisz o swojej przeszłości, tylko że musisz iść śmiało przed siebie. Dobrze, ludziska. Starczy na dzisiaj. Stanowczo starczy na dzisiaj. Ja wam dziękuję za uwagę. Do następnego i hej! Nie będę ukrywał, że troszkę przydługie były te motywy. Celowałem w 30 minut odcinka, a tu było przegadane. Postać. Wbijmy tutaj. Zobaczmy. Żywotność, siła, inteligencja, zręczność. Widzę, że minimalnie mi ta szybkość poruszania się tam wzrasta. Może inteligencja, siła, obrażenia w walce ten. Może dajmy sobie w siłę. Większe obrażenia, zawsze na propsie. Pompa jak złoto. Naprawdę? Aura. Możemy tutaj coś... Mutacje. Biogeny. Mamy 3 na razie, czyli nie możemy kolejnego. Moce psioniczne. O, mamy 2, możemy. Buchający płomień. I mrugnięcie. Burzyć mgnięcia, wciśnij przycisk i co to robi? W kierunku, w którym się w miejscu, w którym powiem, ponieważ powstaje fala uderzeniowa. To ten. To bardziej pasuje do naszego samuraja, czy to? Wydaje mi się, że mrugnięcie bardziej pasuje do naszego samuraja. Chociaż z popiołów przyszliśmy, uciekliśmy z tego. Dobra, idziemy w stronę popiołów. Tak. Nowe zdolności. Do umiejętności buchający płomień wystrzeli cię naprzód i pozostanie z tobą płonący świat. Ślad. Weźmy sobie tutaj szybki wybór LT i mogę wtedy użyć zdolności. Ok. Dalej.
Nic więcej nie potrzebuję tutaj kupić, ale mam mutację. Biogen mocy psioniczne ulepszy odporność. Jakby dało radę ulepszyć odporność na przykład na Antimus czy biogeny. A nie, to było to. Cokolwiek innego niż ten antypromień, który mi zdominował kolor łapki, nie? No ale nie wiem, czy jest sens odporności, kiedy mogę dostać Kung Fu. Walka na bliskim dystansie. Cały czas nie pamiętam, jaki mam typ broni. Jaki ja mam typ broni? Sprzęt na naszej postaci. Wyposażenie. Stwórz stroje, okej. Tu powinno być wolna ręka, górna ręka. A pokazuje mi, co ja mam ubrane na sobie, bo pokazuje mi... To na sprzęcie będzie, tak? O, jest, dobra. Nippon zmagotniak, czyli to jest ten jednoręczny jakby. Okej, czy muszę pamiętać, że to są jednoręczne, wolna ręka, Nippon katana. Troje mamy jako takie, automaton, funkcje manowe, nie odblokowaliśmy żadnych nowych funkcji niestety. Ale mamy tutaj wyposażenie zużywalne i całą masę nowych rzeczy i to nie ma znaczenia, bo to są rzeczy, które podnieśliśmy wcześniej. Wracamy do postać. Wracamy bronią na bliskim dystansie. Postawa tak bronią do walki wręcz z tymi pantery. Czy my tu coś możemy jeszcze załapać? Nie możemy. Bliski dystans, jednoręczne cięcie. Tak dwoma broniami. No mamy dwie bronie niby. Niepowstrzymana świnia. XXY. No dobra. Tak, weźmy to sobie. I następny będzie nas kosztował dwa punkty. Jaszczące. Coś tam jeszcze zostaje, biopunkty. Walnijmy sobie ulepszy odporność. W to. Nie zmienił się kolor ręki, martwi mnie to. Liczę, że się zmieni kolor ręki. Co psioniczne. Czy jest tutaj coś biogeny, co mnie będzie... nie, no dobra. Zostałem z odpornością, której w sumie aż tak nie potrzebuję. Kulny najemnik. Ooo, tu też mogę w to ładować. A tutaj ogólne, już nie mam. Fart. Szansa zdobycia łuków wzrasta czaruś. Twoja szansa na udaną perswazję w trakcie dialogu. Maniak wierzchowców. Doładowanie ki. Laterowanie. I tak dalej, i tak dalej. A na najemniku co mamy? Furia. Mega mózgowiec. Tempo regeneracji energii ki wzrasta o 20%. Refleks. Wrogi ataki bronią dystansową mają 10 szans na zbudowanie. Niewrażliwość. Podoba mi się. Droga najemnika. Będziemy w tym kierunku również szli. Wow. Ale się czerwono zrobiło.